9. I czytamy dalej piątą Mojżeszową. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 18 werset. Słowo Boże mówi tak: pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Pamiętaj, że to Pan daje Ci siłę do zdobywania bogactw. Czyli bogactwa należą do Ciebie, ale masz je zdobyć. One są Twoje, ale Twoim zadaniem jest je zdobyć. W innym miejscu Biblii jest napisane, że Bóg błogosławi pracę Twoich rąk. Ostatnio rozmawiam z człowiekiem, który jest na zasiłku. On mówi, no oczekuję błogosławieństwa Bożego. Ja mówię, musisz wyjść, przestać brać zasiłek. Bóg nie błogosławi zasiłku. Rozumiesz? Bóg błogosławi pracę rąk, a nie zasiłek. Ale to zasiłek, no wiesz, człowiek za granicą mieszkający, duży zasiłek, to nie jest nasz zasiłek. Nasz zasiłek to wiesz, no. A to duży zasiłek. Tam z tego zasiłku można nieźle żyć. Ja mówię, chcesz mieć finanse? Konkretne chcę. Przestań siedzieć na zasiłku. Idź do pracy. Ale jak? Ja mówię, widzisz jak? Zobacz jak. Zobacz, co masz w głowie. Masz w głowie mentalność nędzarza. Przyjechałeś za granicę. Jesteś na zasiłku. Trzeba iść do pracy. Ale mi to i to dolega. Przyjmij uzdrowienie. Patrzcie, to są rzeczy ze sobą powiązane. Ktoś mówi, ale ja nie mogę pracować, bo jestem chory. To przyjmij uzdrowienie. To bardzo proste. Zrób to. Przyjmij uzdrowienie, iść do pracy. Zacznij tworzyć. Zacznij się rozwijać. Rozumiesz? Zacznij działać. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, ja wcześniej nigdy nie pracowałem. Byłem złodziejem, byłem oszustem. Ja nie umiałem pracować. Ja w więzieniu nawet nie pracowałem. Rozumiesz? Nie pracowałem nawet w więzieniu. Uważałem za hańbę to. Ja w ogóle uważałem za hańbę pracę. Ja w ogóle uważałem, że należy kraść. Miałem taki styl życia, zabrać komuś. Ale po co ja mam pracować? Jak ktoś pracuje, to mu zabiorę i będę miał. Bardzo prosto myślałem. Tylko to nie jest myślenie zdrowe. Dlatego, że Bóg nie błogosławi złodziejstwa. Bóg błogosławi pracę rąk. Bóg mówi, daje Ci siłę. Tak? Zobacz. Zobacz. 8:18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactw. Nikt do mnie nie powie, że nie jest zdatny do zdobywania bogactw. Ja mówię, Bóg powiedział, że daje Ci siłę. Ty możesz zdobywać bogactwa. Ty możesz być człowiekiem, który będzie pracował i będzie tworzył. Ty możesz być człowiekiem sukcesu. Ja kiedy zacząłem pracować, to zacząłem pracować naprawdę w trudnych warunkach. Pierwsza moja praca to było za 950 zł miesięcznie. Za takie pieniądze pracowałem. Dostawałem cały 1000 zł. Zadzwoniłem. Ja, wiecie, jak ja pracy szukałem? Ja otworzyłem, nie wiem, czy to było z internetu, wszystko. Nie, to z gazety jakieś było. Potrzebny pracownik do pieczenia pizzy. Nic nie wiedziałem o pieczeniu pizzy. Dzwonię. Czy potrzebny jest pracownik do pieczenia pizzy? Tak. Piekł Pan kiedyś pizzę? Kiedyś pizzę upiekłem, jedną w dzieciństwie. Więc jak powiedziałem, że piekłem, to nie skłamałem. Wiecie, jaką pizzę upiekłem? Gdzie ja do dziś pamiętam. Nawaliłem tyle drożdży, że to mi wyrosło jak pochylenie chleba. Taka pizza była. Poważnie, takie ciasto mi wyrosło. Jak matka do domu wróciła, zobaczyła, co ja zrobiłem, wiesz, o co chodzi? Ja mówię, mamo, pizzę zrobiłem, nie wiem, 10 lat, możesz tam, no nie, troszkę więcej. Tak, mówię, jestem świetny w robieniu pizzy. Robił Pan pizzę? Przypomniałem. Tak, robiłem. Wchodzę do pracy, tam jadę następnego dnia rano, jadę. No to on mówi tutaj, mówi, o Boże, mówię, a ja nic nie wiem na ten temat. Jak ja zobaczyłem tę kuchnię, ja w życiu na kuchni nie pracowałem. Przyszła tam taka dziewucha, co tam pracowała, zobaczyła moje tatuaże tutaj na ręku, wiesz, mówi, siedziałeś? Ja mówię, no. Ona mówi, mój chłopak też siedzi. Ja mówię, już mam wspólniczkę, sobie myślę. Mówię do niej tak, umiesz robić pizzę? Ona mówi, ja tu pracuję tyle lat. Ja mówię, ty mnie nauczysz pizzę robić. Ona mówi, to ty nie umiesz pizzy robić. Ja mówię, mnie nauczysz, to będę umiał, mówię.
Ha, ona mnie nauczyła pizzę. Bo wszystko tu dobrego. Ona mnie nauczyła pizzę robić. Że tam Ewangelii nie głosił, ten tam pracował i pracował. Tylko zacząłem Ewangelii wszystkim głosić, mnie wyrzucili po miesiącu. Rozumiesz? Pracowałem przy rozbiórkach domów. Uczyłem się pracować, uczyłem się robić, robiłem sobie kursy, robiłem sobie różne rzeczy. Poszedłem potem do pracy jako handlowiec. Bez wykształcenia, bez niczego, nie miałem pojęcia, jak się nazywają programy komputerowe. Ale powiedziałem mojemu szefowi, że będę najlepszy w tej pracy. Bo wierzyłem, że Bóg błogosławi pracę moich rąk. Wierzyłem, że mam twórczy umysł. Wierzyłem, że to wszystko ogarnę. Rozumiesz, że ogarnę to. Wierzyłem w to. Nie wiedziałem. Zrozum mnie. Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, jak się obsługuje proste programy magazynowe. Rozumiesz? Nie mówiąc o innych programach handlowych w ogóle, o jakichś rzeczach. Ja nie wiedziałem, jak maga głupiego otworzyć człowieku w komputerze. Nie wiedziałem, ale wierzyłem! Wiara jest pewnością, a więc byłem pewny, nie widząc skutków. I kiedy potem odchodziłem z tej pracy, bo szedłem w czynną służbę, to mnie trzymał za rękę i mówi: Artur, nie odchodź, jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy tutaj. Firma miała błogosławieństwo, był kryzys tak zwany w naszym kraju, a facet poszerzał swoje te. Bo się modliłem pro ciebie o codziennie, po prostu o pomyślność tej firmy. I przychodzili ludzie, przedstawiciele handlowi, przyjeżdżali: a co ten wasz szef robi? Przecież tutaj wszyscy oszczędzają. A on mówi, on dobuduje 600 metrów hali? No 600 metrów hali buduje w kryzysie? A ja błogosławiłem, a ja mówię: ojcze, niech on przyjmuje mądrość, ojcze. Ojcze, teraz, ojcze. Niech pojawiają się finanse, kontrahenci, rozumiesz? Dlaczego? Dlatego, że ja byłem pewny, że Bóg daje mi siłę do zarabiania pieniędzy. Że daje mi siłę. Kiedy wcześniej pracowałem ciężko w firmie, ja stawałem w wierze o siłę fizyczną. Po 8 godzinach ciężkiej pracy ja byłem silniejszy niż na początku. Ludzie byli zajechani jak koń szmaciarza, a ja wychodziłem, człowieku, bo ja 8 godzin się modliłem innymi językami. Człowieku, i wychodziłem spowerowany, jak mi się naćpał. No i on: co ci jest? Ja mówię: jak to co mi jest? Nic, wszystko w porządku. Mówi: a z czego ty się cieszysz? Pracowałem, słuchajcie, w zamrażarce, jak to się nazywa? Nie zamrażarka, chłodnia. W chłodni tam takie, człowieku, były wory z truskawkami, proszę ciebie, po 40 kilo one ważyły. W słuchawkach się chodziło, bo to hałas był taki, człowieku, że nie pytaj w ogóle. Tam tony truskawek, wiesz, zmrożony, to tam. Wiesz, myśli swoje nie słychałeś, słyszałeś. A ja stawałem i tymi worami o ziemię tupłem. Wie: słaby powie, czuję moc. Człowieku, tymi worami. O, skąd to masz? Ja mówię: od Boga. Bo ja uwierzyłem w to słowo, uwierzyłem w słowo, że Bóg daje mi siłę do zdobywania bogactw. Daje mi siłę. Po tym, jak Bóg mi powiedział: ty już nie będziesz pracował, ty będziesz w czynnej służbie, to rozumiesz? To ja powiedziałem: Boże, to teraz jak mam do tego podejść? Bo ja już wiedziałem, że ja to zrobię. Ja tylko oczekiwałem od Niego kierunku. Ale ja już byłem pewny. Ja dzisiaj jestem pewny. Ja dzisiaj jestem pewny tych rzeczy. Ja dzisiaj jestem pewny. My podejmujemy, wiecie, Tereska była na spotkaniu liderskim. Będzie wam pewnie opowiadała, albo będzie wam opowiadała. Ludzie dzielili się tym, co chcą robić i jak chcą robić. I ludzie chcą, nasi ludzie podchodzą od nas z kościoła, z Warszawy, do takich rzeczy, że ja się przyglądam temu i mówię: kurczę, blade, mocna sprawa. Ludzie po prostu tak biorą przez wiarę rzeczy, rozumiecie? Że dla nich to jest w ogóle, idą i to robią, nie? Jakby nie patrzą na nic, nie patrzą, co z małżeństwem będzie, co będzie z rodziną, co będzie z dziećmi, w ogóle przez wiarę biorą rzeczy. Przez wiarę chcą budować centrum chrześcijańskie w Warszawie. Centrum chrześcijańskie chcą budować. Centrum w Warszawie, czujesz klimat? Centrum chrześcijańskie chcą budować. Chcą 90 tysięcy audiobooków dla głuchych ludzi wyprodukować. Rozumiesz? Żeby głuchy nagrać Dereka Prince'a, żeby rozdawać, no nie Ewangelię, nauki wiary. Żeby Dereka Prince'a i innych, żeby ludzie słuchając tego, wzrosła ich wiara, potem żeby można było ich uzdrawiać z głuchoty, ze ślepoty. Bo to dla ślepych ludzi, dla niewidomych. 90 tysięcy niewidomych ludzi w Polsce jest z takich zrzeszonych. I ludzie biorą przez wiarę to. I człowiek dostał objawienie, że mają to aktorzy czytać.
I modlił się: Boże, który polski aktor ma czytać najpierw Dereka Prince'a, mówi niewidomym w Polsce? A Duch Święty mówi: Piotr Franceski. I on poszedł na spotkanie z Piotrem Franceskim. I Piotrowi i modlił się i Piotrowi Franceskiemu dał Dereka Prince'a, żeby przeczytał, żeby zobaczył, czy on na to się decyduje. I Piotr Franceski ma się nad tym teraz zastanowić, teraz jest czas, czy on będzie czytał Dereka Prince'a. Audiobooki, czy będzie z tym nagrywał. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Bóg błogosławi dzieło rąk. Bóg daje siłę do zarabiania pieniędzy. Bóg daje twórcze myśli, w jaki sposób mamy rozpoczynać biznesy. My musimy po prostu zrozumieć, że to jest nasz jakby obowiązek. Wiecie co, przyjaciele? My jesteśmy w obowiązku mieć pieniądze. Przepraszam bardzo. My jesteśmy w ogóle w obowiązku. Biedny chrześcijanin, rozumiecie? I nie biedny, dlatego że ja mówię biedny pod tytułem, że wiesz, inna jest forma obfitości, jak się mieszka w Afryce, w Sudanie, a inna jak się mieszka w Nowym Jorku. I nie możemy porównać obfitości chrześcijanina z Sudanu z chrześcijaninem w Nowym Jorku. Ale tak samo jest zobowiązany mieć obfitość chrześcijanin w Sudanie, jak w Nowym Jorku, na innym pułapie. Rozumiesz? Pastor w Sudanie może będzie potrzebował mieć rower. I to będzie szczyt obfitości dla niego potrzebny, bo on z wioski do wioski na rowerze będzie jeździł, tak? Ale usługujący ze Stanów Zjednoczonych będzie potrzebował mieć odrzutowiec, bo on będzie latał z kontynentu na kontynent, niestety na rowerze nie poleci. Rozumiesz? To mówię, nieważne, jaki jest pułap obfitości, jeszcze raz zrozummy, to nie jest podciągnięcie wszystkich do jakiegoś pułapu milionerów, nie! Bo nie wszyscy tak naprawdę potrzebujemy tego. Nie wszystkie służby, one mają w ten sposób wyglądać, ale ty w społeczeństwie, w którym żyjesz, musisz prezentować Chrystusa. Amen? A więc musisz prezentować obfitość. W społeczeństwie, w którym żyjesz, żyjesz w polskim społeczeństwie, masz prezentować obfitość. Masz mieć dobrą pracę, dobre zarobki, musicie być stać na dobre życie i na to, aby hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. I ty w ten sposób masz chodzić. Tak się chodzi. To jest zwycięstwo w finansach. Ten Peter Daniels, jak nam opowiadał, on mówi tak. Bóg mi powiedział: Peter, załóż biznes. I zacząłem biznes zakładać. Mówi: 3 razy bankrutowałem do dna. Żona do mnie mówiła: może ty byś do pracy poszedł. A on mówił do żony: nie pójdę, bo mam biznes założyć. On mówi: wiecie, na czym zarobiłem pierwsze pieniądze duże? Na handlu farbami. No tam na nikim nie zrobiło to wielkiego wrażenia, no nie? A on mówi: no tylko nie wszystko o mnie wiecie. Ja nie rozróżniam kolorów. Ja jestem daltonistą, mówi. I zarobił pierwsze miliony na handlu farbami. Mówi: wiecie co robiłem? Przez wiarę uczyłem się kodów kreskowych, żeby wiedzieć, która jest czerwona, a która zielona. Jak zobaczyłem kody, mówi, bo modliłem się do Boga, rozumiesz? I on tak miał. On nie umiał przez wiarę przyjąć rozróżniania kolorów, ale umiał przez wiarę przyjąć, proszę ciebie, czytanie kodów. Wow. Zobaczyłem, mówię, ale jazda. Ja mówię, i na tym zacząłem zarabiać pieniądze. Dzisiaj, mówi, moja rodzina jest jedyną rodziną na świecie, która ma swoją walutę. Mamy swoją walutę. A waluta Danielsów, na której bity jest Abraham. Mówi, mamy walutę w złocie. Po prostu, wiesz, jakby facet jakby pokazał nam coś. Pokazał, w jaki sposób można sięgnąć po sukces.